Hej, cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Lagi zawsze muszą być na początek gry. Nie, dobra, sprawdzałem coś szybko tutaj. Nie wiem, czemu takie lagi są na sam początek, nie czaję tego. Mamy misję. Zamówienie Bengara. Należymy do gildii kupców, czyli Lutero nas tu przyjął. I teraz trzeba będzie pójść do farmy Bengara i zebrać partię tego towaru. Potem oddać te towary Jorze. Znaczy Jorze, jak to się na niego mówi. I taka jest nasza misja. Ale jeszcze wcześniej możemy zawsze znaleźć tą truciznę dla Konstantina, plus jeszcze martwą. Nie wiem, czy martwą, ale podobno ma być martwa Gritta, ale Hej, ty! to nie jest pewne. Szukasz czegoś? Tak. O. Jedna. Gdzie mogę z... Kilka. Co z tego? Mogę. Zobacz. Dobra, o, kamień runiczny, o, to się może przydać do trzeciego kręgu. Owszem, owszem. Właśnie, kto tej gildii kupców należy? Aha, rozumiem. Co tu masz? Co tu masz? Nie pamiętam, sen. Aha. A, takie pierdoły tu masz, najwyraźniej, nic innego. Tylko pierdółki trzymasz. Aha, okej. Te świecidełka będzie trzeba oddać temu Halvorowi. Tak, bo za to będziemy mieli odpowiednią sumę pieniężną. Tutaj mikstury szybkości. Raczej nie będę ich kupował. Okej. To teraz pierwsze co zrobimy, to pójdziemy po łuj Kreto Szczura. U Martina znajdziemy go. Dobra. Na razie myślałem, że ja już jestem koło wyjścia do dolnej części miasta, ale coś mi klatkuje i to mi się nie podoba. Coś mi się to nie podoba. Lag. I to tak znienacka. Okej, chyba się już to ogarnęło. No 5 minut będę szedł do tego Czego im można? Martina. Ale tak mi będzie przecinać. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich Da rzeczy. się teraz porozmawiać z tym Garbrandtem? Lepiej by było, gdybyś nie Nic, przychodził. kurde. No, próbuję z tym ziomem Gdyby porozmawiać, ale wszedł, on gdyby nic nie spoje. ma. Jak zwykle w sumie. A będzie jeszcze gorzej. Okej. Teraz tu takiego jumpa wywiń. A robi się nocka. A jak się robi nocka, to znaczy, że coś trzeba zrobić. Dobra. Jak już będziemy u tego Martina, to kupimy ten mój kreto szczura, a następnie spieprzymy z miasta w gęsty las Można być tego i tam mam pewnym, czy nadzieję, że uwierzyć. wykonam te dwie misje Trzeba uważać na dodatkowe. wszystko po włoski. O, możemy jeszcze tą złotą miskę Bromorowi oddać. Mamy ją, trzymamy ją na Nie mogę marne. się zajmować wszystkim, Aha, fajnie, że już to dawno zostało wykonane. Masz tą Nie miskę. mogę uwierzyć, cały dzień wierzyć. A nagroda? A może... Możesz za darmo... Trzeba mi więcej. Nie można na to liczyć. Gdybym sama tego Nie nie bardzo. wiedziała... To możesz równie dobrze się od... Nikt nie chce wiedzieć. No to Umowa masz. stoi. Niczego za życie Dziękuję. nie zrobię. Idź do... Sam tak mówiłem. No, ja mam ją w dupie. Dobrze. A do Halvora jeszcze wstąpimy. On pewnie już w łóżeczku. Ta coś ubija, chyba masełko. Ej, gdzie masz Halvora? Lel. Nie usłyszę nawet słówka. Żadna wielka sprawa. Gdzieś Halvora. Chodź, podejdź bliżej. Aha. Bezpiecznie. No, dzięki, że mnie zwasz wielkim. Ale gdzie jest Nie Halvor? wiem. Czyżby gdzieś przepadł? Przecież okropnie.
Kurde, gdzie on jest? Jebany. Ta zamiata. Myślisz, że dostanie 3 grosze? A tak naprawdę nic nie dostanie? Gdzie ten Halvor? Sam tak mówiłem. Mnie to zastanawia najbardziej. Na pewno nie tutaj. Gdzieś zniknął. To mnie zaczyna... Ała. Mnie zaczyna zastanawiać, gdzie on zniknął. A go tu nie ma, tu też go nie ma, no to gdzieś musi być. A może poszedł do karczmy? Czekaj. A bo tu był, a ja byłem ślepy. Czekaj, no. Było dokładnie tam. No tu był, kurde, hey, jak ja jestem ślepota. Jeśli... Czekaj. Aha. I nic, tylko tyle? Dobra, w dupie go mam. Idziemy do tego Martina. A, zrobimy tą misję. Może jeszcze wybijemy latarnię Jacka. Zrobimy takie 3-4 misje. Ale w końcu coś się będzie działo, o to chodzi, bo dawno nic się nie działo takiego w miarę. Chwała Inosowi! Dobra, zamknij się. Co tu jesteś? Nie możesz mi... Chcesz coś kupić? Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Rozumiem. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. O, mieczyki, mieczyki. No masz ten mój kratoszczura, tego kupię. Było dokładnie tak, jak mówisz. O kurde, ile leczy. Aż 600. Święta strzała. Błędny ognik, ciekawe. Magia paladynów. Gadanie. Dobra, dzięki. Mogę ci opowiedzieć. Mamy ten mój kretoszczura. A teraz przycina mnie jeszcze trochę, ale już chyba niedużo. Tylko Inos wie, co jest. Teraz już możemy wyruszyć w podróż do tego zagęszczonego lasu. Ale jeszcze byłoby możliwe przespanie się. A to może zrobimy. O, tu od razu już 60 FPS-ów. Trochę dziwnie. Kto opowiada takie rzeczy? Prześpimy się. Dlaczego tak by nie? Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. O wschodu słońca. I już git wyspani, możemy ruszać w podróż. Zawsze to powtarzałam. No i o wiele lepiej. I tak tą paskudną pogodą możemy już wyruszać. Nie wiem, jak to będzie z wrześniem na moim kanale. Zaczynam myśleć, co dla was nagrywać dzień po dniu. Bo tak szczerze mówiąc, ten mój harmonogram, który zrobiłem i do którego się, no można powiedzieć, nie za bardzo stosowałem. No, następnym razem nie będę czegoś takiego organizował, ponieważ wychodzi na to, że ja się z pewnych rzeczy nie wywiązuję. Dlatego lepiej będzie, jak nie będę na siłę coś planował, a tak naprawdę tego nie robię. Dlatego lepiej będzie, że będę nagrywał to, co po prostu mnie i wam będzie przychodziło do głowy. Dead Space'a jeszcze nie skończyłem, to jest naprawdę dla mnie śmieszne, ponieważ o tej grze wielokrotnie zapominałem, a mówiłem, a może nagram, a może to nagram w końcu, może z tego będzie jakiś odcinek, no. Tak planowałem, aż się zaplanowałem i kurde, lipa wyszła z tego. Co prawda, mogłem to nagrywać równie dobrze codziennie, po kilka odcinków, żeby mieć w zapasie, ale co nie znaczy, że zawiesiłem tego Dead Space'a. Od września postaram się tak co 2 dni wrzucać tego Dead Space'a, tak na moje oko, bo to nie jest pewne. To się też jeszcze tyczy prototypa, którego nie skończyłem. Nie wiem, co będzie z 2, czy go też będę nagrywał. Bo jeżeli będzie to możliwe, że nie będę tego nagrywał, no to po prostu nie będę się zmuszał. A Gothica nie skończę w tym roku, bo to jest niemożliwe fizycznie, żebym ja skończył takiego Gothica 2 od razu. No chyba, że pod koniec jeszcze tego roku by to było możliwe, ale to będzie ciężkie, naprawdę. To będzie dla mnie chyba największe doświadczenie, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej najdłuższej serii, jak
modyfikacją jest właśnie Gothic 2 The Returning. Bo sama modyfikacja nam funduje wiele set godzin zabawy. O, tu są jakieś farmerzy. Nie wiem. Jestem Gravo z Gothica 1, nie wiem jakim cudem on się tu urwał. Nikt nie wie tak naprawdę. Dobra, zajmiemy się najpierw. A może jeszcze wstąpimy do Clash Torbo. Tak po prostu zobaczyć, ile mamy punktów nauki, tyle tylko. 11, może coś tam by się udało. Trzeciego okręgu magii się dopiero nauczymy w trzecim rozdziale, tak jak już chyba wspominałem w tym odcinku. Więc to chyba jeszcze nie będzie możliwe, żebyśmy się mogli posiąść większą wiedzą na temat magii run. Dobra, to idziemy sobie teraz do tego klasztoru. Dawno nie byliśmy w klasztorze. Dość dawno. Więc sobie wstąpimy. U Goraxa możemy kupić lepszy pancerz maga. Właściwie szaty, nie pancerz, bo to jest różnica między szatą a pancerzem. O tym, że szata to są szmaty, a pancerz to coś z metalu bardziej wykonanego. Więc i nie tylko z metalu, to są różne tkaniny zdobiące pancerz. Okej, jesteśmy już na miejscu, widzimy naszego brata Pedro. Pedro z Barcelony. Co prawda ten jest nieco chudszy, a tamten już dawno nie gra. Nie wiem, co tak mi skaczą FPS-y. Ale to tylko chwilowe. Dobra, najpierw do Goraxa. Pogoda nie odpowiada, nie sprzyja. Ale przy nagrywaniu to raczej nie jest takie szkodliwe. Gorax śpi, zapomniałbym właśnie o tym, że on jeszcze śpi. Więc trzeba będzie do niego bezpośrednio wstąpić. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Pobudka, stary pryku. Hej! Yo! A za ile chcesz tą szmatę? Znaczy szatę? Kurde, ale mi się podupiło. I teraz my sobie trochę poczekamy na niego, aż on przyjdzie. Zobaczymy, jaką nam szatę tą oferuje. Bardzo... Z wielką chęcią bym założył tą szatę. On sobie teraz pewnie idzie do, no na dół, tam idzie przez schody. No, niech chłopak idzie. Chłopak, kurde, on ma 60 lat. Może więcej. Co ty go nazywasz chłopakiem? Staruch poszedł po szatę dla nas, my zaraz ją dostaniemy. Wystarczy, że tylko wydamy tam, nie wiem, z 2000, no ile to jest? The fuck? I ten człowiek jest jakiś niezdecydowany. Albo ma iść w jedną stronę, albo w drugą, no kurde. On jest jakiś kurde nieogarnięty? A on pewnie teraz tam rozpakowuje worek, w którym trzyma tą szatę. O, i 2,5 kafla. Oh yeah. I zakupujemy. Pewnie. O, i 2,5 kafla poszło. Ale to nie szkodzi, bo to dla nas będzie taka szata, że normalnie... O, szata maga ognia, dziękuję. No, zostaliśmy trochę w dupie, jeśli chodzi o kasę. Możemy zawsze sprzedać te świecidełka, które nam w ogóle się nie przydadzą. A zawsze to można przysłużyć w złocie. Tak, sprzedajemy takie pierdoły. Te młotki to samo. Talerzyki, kurde, na kim mi takie pierdoły trzymać? A kasa rośnie. O, tu jeszcze mamy jakieś skóry. Ale to wszystko bym Bosperowi poddawał. Co do pancerzów bandytów. To by się kiedyś jeszcze przydało. Stroje obywatela oczywiście na sprzedaż, bo to jest w ogóle syf, jakich mało. Tą zbroję to ja w życiu nie nałożę, bo żeś... O, jaka szata, kurde. Zaraz, kurde, ją nałożymy. Ile mamy tej broni? Trzeba najpierw te szajstwo posprzedawać. Które nam w ogóle... Kurde, kilo sprzedałem. No i teraz dojebałem całkowicie. Chyba, że gdzieś jeszcze znajdziemy kill-off, to nie ma problemu.
pogrzebaczka. Młotek zostawiamy, bo kiedyś się jeszcze może przydać, lub wcale, równie dobrze. Te łuki to posprzedawać. Oho. Bełty to samo. No dobra, trochę złota mamy, niezbyt dużo, ale jest. Okej, okay, i teraz zakładamy tą szatę. Proszę bardzo, to jest szata. To jest kurwa szata. No, i zajebiście, i teraz w czymś takim będę chodził. No i ja to rozumiem. Ja takie buty rozumiem. Dobra, jeszcze wejdziemy do naszego pokoju. Dostaliśmy ten kluczyk nasz. O, tu mamy tą miksturę many, którą dać na stałe te kilka many. Jest, plus 2. Chociaż tyle. I many mamy 86. To nie jest tak tragicznie. Tu jeszcze skrzynię pootwierać. Okej, okay. Portret mago ognia. O, Dafuk? Czekaj. Może jestem ciekaw, co to jest. Ciekawe. To chyba to. A to Ksardupa! Tylko, że on właśnie należał kiedyś do magów ognia. No dobra, to jest Ksardupa. Tylko jest... A może to był właśnie jego pokój? Ty. O luj. To był chyba jego pokój. Wszystko możliwe. O, czwarty krok. Ciekawe. No, tu się zbugowałem. Tu pusta skrzynia. Można zawsze coś przechować, ale to nie ma takiej nawet potrzeby tego robić. To zamknijmy ten pokój. Ale... Nie, no bezio! Bezio! Ci kazałem inaczej ten pokój zamknąć. No dobra, git. No to tak, jeszcze to Parlana. Tak, Parlan, hej. Kurde. Kiwie. Można? Wprowadź mnie w tajniki, nie nadszedł jeszcze. Ty, ale ta szata zajebiście wygląda. Nie ma co. Chciałbym powiedzieć... O! Za 500. A powiększmy. Dziękuję. Zwiększymy sobie trochę u niego. Ile mamy tych punktów nauki jeszcze? O luj. Tylko jeden, mówicie? A, to najwyżej jak zostaniemy level up, to co tam? Mamy te... Ile mamy, żeśmy dostali? Aha, plus 5. No to fajnie, to i tak już mamy prawie setkę. Co mnie to raczej nie denerwuje, a wręcz przeciwnie, motywuje do dalszego wzmacniania many, co jest raczej przydatną rzeczą. Dobra, tu te rzeczy pozałatwialiśmy, mamy teraz szatę, arcyszatę, bo to nie wiem, jak to się w ogóle nazywa jeszcze. No też szata maga ognia. A, dobra, kij z tym. Najważniejsze, że noszę ze sobą takie piękne szaty. Co prawda skuteczne, bo one mają co? Obronę przed bronią 70, ochronę przed strzałami 60, przed ogniem 80 i magią 50 i jest warta 2,5k. No tak, czyli to co żeśmy wydali w sumie, ale to nawet dobrze nam wyszło, ponieważ dzięki temu szybciej nie zginiemy, to jest pewne. Ta szata nas będzie chronić o wiele dłużej niż ta zwykła. Czekaj, ja bym to dziadostwo wybił. Okej, poszło. Wybite. A, słyszałem, tego ubiłem. Niech stworzonko nie cierpi dłużej. To ukróciłem tym zajebistym kosturem, który nam będzie służyć praktycznie przez całą serię, bo szpon Beliara to jest jeden wielki syf. I chyba oddamy temu smokowi, bo on może nam dać jakąś nagrodę. Zobaczymy, no.
Jakbyśmy tak oddali temu smoczkowi szpandeliara, to byłoby nieźle, szczerze mówiąc. Dobra, teraz idziemy w ten gęsty las i po prostu szukamy tej Grity. W ogóle zapiszmy grę, bo w ogóle jej nie zapisałem, a pewnie już minęło z 20 minut. No nawet już chyba pół godziny bym powiedział. Ale dobrze, z 20 minut minęło, no to dobrze. Pójdziemy to zrobić, tamto, jeszcze do farmy Bengara, to nam zejdzie z jakieś 40-50 minut, nie wiem. Tyle ile będzie się dało, to dla was nagram ten odcinek, najwyżej po prostu się pożegnamy. Okej, stać. Wiecie co, może ja bym jeszcze zjadł te grzyby, które mają nam dać te 10 plus many, więc może ze 2 krótkie. Okej, okay, już wróciłem. Zrobiłem te plus 10 many i mana nasza wynosi już 101, czyli już mamy poziom setki many. To już jest dla nas tak w miarę korzystnie. Dzięki czemu będziemy mogli dłużej już się tą magią posługiwać. Co dla nas to jest naprawdę na plus. Zaraz pójdziemy do tego gęstego lasu. Sprawdzimy dokładnie, gdzie ta Grita przesiaduje. A nie, który to jest ten gęsty las? Ten na pewno nie, może tam pójdziemy. Czej, tam gdzie prowadzi? Do latarni, o. Czyli tam mamy iść. Tylko trzeba uważać, bo orkowie mogą nas napaść. A to nie jest przyjemne uczucie, kiedy nas taki ork napadnie i nas pożre. Nie. Nic przyjemnego. Dobra, tu jeszcze bagienne rośliny. Pozbieram po drodze, żeby mi... O kurde. Kurde, jeszcze kretoszczyry mi wchodzą w drogę. No i ten teraz odpalił swoją kuszę. Jebany. Idź zygzakiem. Wtedy puduje. Czekaj. A te kretoszczyry nas nie dogonią? O kurde. Idziesz tu. No jebany, czekaj, ała! No patrz, kurde, przecież ja się ruszałem cały czas. Czemu mnie zabił? Jebany. No kurde, i teraz będziemy mieli ciężką drogę, bo kurde, arkawie. Pewnie. Kurde. No, trzeba ogarnąć tego orka. Tu wstań. Tu zapisz. I można się zająć tym suczem. Aha, fajnie, że mnie trafił. Ci orkowie to mają naprawdę tupet. Kurde, w kuszy se nawalają i zadowoleni z życia myślą, że kurde, każdego pokonają z takiej kuszy. Już? I teraz trzeba jeszcze raz podejść do tego orka. Kurde, musiałem utknąć w tym drzewie, koniecznie. Pudło. Ała, trafił mnie. Oh, my God.
żebyśmy się jasno zrozumieli, ty już jesteś trupem. Crash Punch. Tak się to powinno tłumaczyć, mówić po angielsku. Crash Punch. O, ale śmieszne trochę zjawisko. Co tam? Czej. Ty, zombie! Czekaj, takie coś to się powinno od razu wybić, kur... Nie, takie rzeczy to ja wybiję zaraz. Na waszych oczach ja je powybijam. Tylko kurwa, niech się te lagi odlagują. No nie, no nie potrzebujemy spadków FPS-ów. Kuźwa, naprawdę. Nie, nie. Kurwa, nie. Dobra, zombie. Trzeba się nim zająć. O, się już odlagowało. Ale to chyba chwilowo. Dobra, no, ale wolałbym pojedynkę, panowie, jeśli można. Ale ba, widać, trzeba będzie to załatwić w inny sposób. Chodźcie tu. Boże, jakie lagi. I co się dzieje? Nie mogę normalnie chodzić, nic. Co ten fraps odwala? Te zombie się na co rzuciły? Aha, na coś się rzuciły, ale nie wiadomo na co jeszcze. Rzuć ty tym fireballem. O, idą wszystkie na mnie. Się rzuciły. A, ja mogę sobie regenerować manę, spoko. Kurde, ale czy nawet przy piciu muszę mieć lagi? Koniecznie? Czekaj. Ty, więcej was matka nie miała tych zombiaków. What the fuck? Kim cudem się tu ork znalazł? Ej nie, te lasy są w chuj niebezpieczne. Ty lepiej chodź z tą magią. O kurde. Aha, a zombie biją się z orkami, fajnie, fajnie. Tyle wiadomo już. Czekaj, ja bym tego orka zabił najbardziej. Ty jebane. Zabiły orka. O luj. Ty się tu nie dostaną, nie? Ty kurwiszony. Idą tu. Tu się nie dostaniecie, na pewno nie. Nie. Nie ma mowy. Na taką wysokości nie dacie rady, dobra. Ja zregeneruję tą manę znowu, żeby was zjechać. Przy każdej najbliższej okazji, ale może z lepszej fali magii. Dobra, tu debilki. Czekaj. Tego by się najpierw zajebało. I padło. Okej, zombiaczki padły ładnie. Wasze ścierwa też można pobrać. Tam orka jeszcze przeszukam, bo... Ale skąd on się... Skąd się ork? Tutaj są... O, są ślady zombiaków. Okej, już myślałem, że coś gorszego. Crashagash. A, tu mają te kusze pierdolone. Wkurzające to jest, naprawdę. Cholera. Z tymi... orkami. Idziemy dalej tej latarni. Ale kurde. O luj. To już tu mamy przesrane. Jak ze szkieletem, to już mamy przesrane. Nie dość, że to ścierwo szybkie, to jeszcze chce zajebać. Idzie po mnie. Kurde, poluje. To coś będzie na mnie polować. Zapisz. Czyli to jest chyba ten późniejszy. A w sumie to mogę nadpisać. No to jest z tym trolem, a to już mamy dawno za sobą. Czekaj, tu się wespnij. Nie, nie da rady. Jebany. A tu? I jak mnie pochlastał. No patrzcie go. No nie, 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 nie. Tak się szkielecie bawić nie będziemy. Okej, chcesz fajta na bronie białe? Okej, nie ma sprawy, zaraz
Zaraz zobaczysz, z czym będziesz miał do czynienia. Się napiję jeszcze szybko. Okej, dobra. No chodź tu, chodź tu. Do mnie. Tu mieszkam. Zaczekaj, to ci może rzucę Fireballa przy okazji. Jak ty się zaciąłeś. Tak mało z niego schodzi? Ja pierdolę. To już brzmi poważnie. To już brzmi bardzo poważnie. Oj, kurde. Dobra. Jak ty machasz tym mieczem? Ale przecież mi zabiera pół HP, nawet więcej. Ej, nie, dobra. Bez sensu, do kitu w ogóle taka walka. No, trzeba coś innego. Może golem go ubije. Ja ciągle używam tego golema, on zawsze... zawsze failuje, no. Na to wychodzi. Czekaj. Mamy ten czar golema, mamy. No teraz zrobimy takie buty, że mi pomożesz. Masz mi pomóc. O, i ten go ładnie obije. Tylko żeby to nie zdechło. Aha, od kiedy to szkielety krwawią? Ale ładne pancze zbiera. To trzeba przyznać. Zabijesz go. Zabijesz go, ja to wiem. Oluj. 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 Nie, teraz się zabawnie nie zrobiło. Nie. Nie. Idzie, goni mnie. Goni mnie. No jebany. Kurde. Będzie mnie gonił, dopóki mnie nie zabije. O kurde, ale laguje. Jebany mnie dalej goni. No mało HP mu zostało. Przecież nie mogę mu tak zginąć. Od tak. Nie, no nie gadaj, że tu się nie umiesz dostać. Dobra. Uciekam do tej jaskini. Chociaż to chyba był najbardziej fatalny pomysł. Bo on będzie teraz cały czas gonił. Kurwa. No cóż, ja poradzę, no. Będzie mnie gonił, dopóki mnie nie zajebie, no. Dobra. Teraz trzeba to tak zrobić, żeby tego szkieleta zaskoczyć na wszelki sposób. Teraz go można z Fireballi spokojnie pocisnąć. Przecież ma mało HP. Golem go zajebał i to ładnie. Dobra, gdzie ten szkielet? Ten szkielet gdzie tam? Ej, szkielet! Szkielet. Tu. O kurde, znowu mi zajebał. Przecież ja muszę się męczyć, żeby takie ścierwo wybić. Aha, zgubił się. Moment, może lepiej wypić coś tu i tu. A teraz go oczaruj. Nie idzie po mnie? Dobra, nie idzie. Trzeba go zaskoczyć. Tu. Poszło. 300, ale poszło. Przecież ja myślałem, że ja już tam padnę całkowicie. Dobra. Może nieco jeszcze tutaj skosztowalibyśmy szyneczki. Dobra. Szkielecik wybity. No, mam nadzieję, że już nic poważniejszego nam się nie stanie.
Ale kurde, orkowie, zombiaki, szkielety, no... Ogólnie ożywieńcy i orkowie, no to... Jest nawet nieźle. To trochę nam przedłuży odcinek, na to wychodzi. Skoro się tak błąkamy po tym lesie. Ale... Kreto szczury. O, jak mu zajebałem. Dobra. Głównie na zagrożenie nam stworzyli, czyli nic w sumie nie zrobili. Czekaj, jeszcze raz ty to zapisz. Sorry, odbiło mi się trochę. Może będzie więcej tych ożywieńców, to się z chęcią rozprawię. Ale raczej wątpię. O, tu jeszcze rośliny są. Grzybki z tyłu? Nie, myślałem. Myślałem, że Timo nasrał tymi grzybami jeszcze gdzieś w lesie. Ale nie ma. Dobra, no idziemy w tą gestą przestrzeń leśną. Tylko nie wiem, czy my w ogóle to dobrze idziemy. O, jebane krwiopice mnie wystraszyły tym odgłosem. Czekaj. Kurde, jeszcze wargów zabrakło. Kuśma. Jeszcze więcej krwiopiców, to naprawdę obiję z chęcią. A, jeszcze gobliny słyszę, nie. No za dużo was chyba tu jest. Nie, 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 nie będziemy się bić. No patrzcie, gonią mnie, jebane. The fuck? Dobra. Kiedy w ogóle wałem się tu... Ja pierdolę. Przecież idzie teraz się zabić na tym drzewie. Czekaj. Lol. A jak skoczę? Dobra, to się nie zabije. Lujo, co ja robię? Dobra, najlepiej ominiemy te gobliny. I pójdziemy dalej. Tam mamy warga, to jest jeszcze gorzej. Ale gdzie tą Gritę można znaleźć? To jest dobre pytanie. No i mamy przesrane. A wilki, no to... Wilki nam gówno zrobią. Tylko za dużo tych zwierząt jest. I wolałbym, żeby się nieco liczba zmniejszyła. O kurde. Tej, pomóż pan. Jakbyś mógł. Bądź dobry. Tej, no zatruł nas. Jebany. Jedna bestia mniej. Kurde, dziadostwo nas zatruło. Dobra, najważniejsze, że nam już się nic nie dzieje. Ale kurde, bydle. Tam kilka wilków i krwiopijca, ale zawsze mogłem na warga napotkać i no tu nie byłoby przyjemnie. W sumie. Aha, ta krwiopijca się zbugowała. Tak postanowiła zrobić, no to fajnie. Dobra. A, i tu też mamy ten las w sumie, więc to nam bez różnicy nie robi. Bo teraz właśnie mamy tą drogę. O, tu mam wyjście, bo jadę, ale bym nie wolał obcy z ognistej strzały, bo one są takie słabe, że je tylko trzeba z ognistej strzały obijać. Tu się krwiopica. O, trafiłem. No, exp rośnie. To nas cieszy. Szybko zebrałem. Wręcz błyskawicznie. Dobra, to idziemy teraz tą drogą. Tu coś chyba leży. Nie, zdawało mi się, że coś tu leży. Tam widzę dzika. Taki dziki dzik. Aż może dwie sztuki nawet widzimy. Czekaj, ja bym je nawet obił. Szczurki, dziki, okej. Okay.
Wytrzymałem bydlaki. Najpierw wypiję nieco many. Okej, dobra, i teraz wybiję was do końca. Poszło. No, zdechły szybko. Się mnie posłuchały bydlaki. The fuck? Zdechło to w końcu? Dobrze. Na szczęście. Tylko, że mnie coś zaraz nie chapnęło. Bo będzie tragicznie. No, to mamy te szczurki olbrzymie. To w sumie można je obić bez problemu. Tylko niech tu przyjdą. Chodźcie tu. Wy tylko dwie. Ej, ładnie. Tu mamy jeszcze bagienę zielska i jakieś ziółka lecznicze, to nam się bardzo przydadzą do leczenia, chociażby nawet już. No, sporo jest tego bagiennego szajstwa, a dla nas to będzie niezbędne, takie zbieranie bagiennego ziela. Ciekawe, czy co rozdział odrastają te rośliny. Nawet w sumie byłoby to ciekawe. Bo znowu by było może je zebrać, sprzedać i opylić się w kasie. Dobra. Moment, słyszę gobliny znowu. To znak, że to będzie mnie wkurzało. A to są zwykłe gobliny. O, to takie gobliny to ja... O. Dobra. Teraz odpalamy takie firebole. No chyba, że taki też go obali. O, bez problemu. Oj, mana plus jeden. Nieźle. No, to nawet pięknie bym powiedział. Coraz więcej tej many nam odrasta. Wzrasta, chciałem powiedzieć. Nie wiem, ja już czasami nie wiem, co mówię. Tutaj mamy tego goblinka. Tu chyba jeszcze był wilk. Albo mi się zdawało. Nie, zdawało mi się. A jest, jest tu jednak wilk. Dobra. Może w tej jaskini. Czekaj, najpierw bym jeszcze obił to zagrożenie. Te krwiopijce wyczyścić. Dobra, poszło. Wypij jakąś taką porządną flachę many. Dobra. Teraz idziemy tutaj. I mam wrażenie, że to chyba w tym miejscu tu się mogło to wydarzyć. Tylko zapisz grę, bo ja zawsze, zawsze będę zapominał o tym, żeby w ogóle zapisać. Dobra. Tu jakiś ślad. Aha, skórzany mieszek. Okej. Nie ma problemu. Teraz te ślady nas tutaj prowadzą. Zobaczymy co dalej. Zapiszemy znowu grę, żebyśmy się upewnili, że i tu nic nie będzie. Kurwa. Kolejny cieniostwór. A ja nienawidzę tych stworzeń. I co tu zrobić? W takiej sytuacji, kiedy właśnie mamy cieniostwora. Zawsze możemy użyć tego. O. Przecież to się nie powinno ruszać. A tym bardziej żyć. No i dobra, to nas zajebało. I to porządnie. Ach. Tragicznie. Można ująć. Ale jeszcze... Spróbujemy tak z kilka podejść. Jak nie ten czar, to może inny go obije. No coś go musi zabić, nie? No, już to nie jest nieśmiertelne. Kurde, nie! Ja marnuję manę, a jego to jeszcze nie rani. No, pozdro. Po prostu pozdro. Wyrąbane.
Aha, fajnie, że on coś w ogóle wyjął. Nie, dobra. On musi wstać najpierw. O, i wstał tak szybko, że ja nawet tego nie mogłem zauważyć. Go inna stopydle? O kurde. Aż tutaj jest jebany cieniostwór. Chodź tu, 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 tu. Ej, w ogóle firebole na niego nie działają. Co jest kurwa grane? Taki z ciebie drapieżca. Ha? Dobra. Czyli wychodzi na to, że ten, tam nie będzie tej gryty. Nie wiem, no jeżeli to jest tam, to ja muszę zajebać tak czy siak tego cieniostwora. Tylko nie wiem właśnie czym jeszcze. To mnie martwi. Cokolwiek bym rzucił, to i tak cieniostwór będzie wytrzymały. Co to jest za... Aha. 10 sztuk złota, no. Ekstra nagroda pocieszenia za ciężki wysiłek. No nie wiem, ja się wracam. Na pewno cieniostwór wrócił do swojej nory. Tylko kwestia jest właśnie taka, że tam pewnie będzie Grita. Nie wiem, zapiszę jeszcze raz i sprawdzimy, bo jak tym razem jej tam nie będzie, odpalam sprinta i się tam przebiegnę. Ała! To zabolało! Ty! Ja myślałem, że coś tu leży. Dobra, nic tu nie będzie. Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, poszło. No tam... Ojebany. Goni mnie. Przeskoczył. Doigrałeś się. O kurde, jeszcze bandytów zabrał. Zerbęcie na kawałki. Dobra. Tylko że teraz jakie cieniostwory? Ścierwojady chciałem powiedzieć. Kurde, cieplutko się zrobiło, ale na całe szczęście cienia stwora ubiją bandyci. Taką mam przynajmniej nadzieję, że to zrobią, bo jak są ułomami, no to niech się męczą. Najwyżej i tak zdechną. Dobra, aha. Czekaj, jeszcze ich mięso warto by było zabrać. Ale najpierw bym poszedł tej nory, bo skoro cienia stworem się zajęli bandyci, to dla nas nawet i lepiej. Można przynajmniej zajrzeć do tej nory. Widziałem tam jakieś flaszki, ale nie byłem pewny, czy to jest to, o czym w ogóle myślałem. Nie, słyszę tego cieniostwora. Kurde. Żywego diabła się wino. To on przeżył w ogóle? Czy jak? Weź ty to zapisz jeszcze raz i sprawdź. No nie, jebany tu jest. To spróbuj go obić, no. Zrób cokolwiek. Trzeba walczyć z tym ścierwem. No, dobra. Bandyci mi pomogli. Ale widać, no nic tu nie ma takiego. To chyba nie ta jaskinia. Ale dużo tu skarbów. Więc w sumie to nawet dobrze. Tu kamienna tabliczka jeszcze dodatkowo w nagrodę. Tu jeszcze jedna potka. 4 mięska plus jeszcze. Ty, chyba ten cieniostwór zajebał tych bandytów. Chuj. Dobra, szukamy dalej tej Grity. Nie poddaję się.
to mamy tą krwę pizzy, to zajebę. Dobra. Padło. Zobaczę. Ej, idzie po mnie. Idzie po mnie. Chyba. Ale tylko jeden zębacz. No tylko jeden zębacz. Nic takiego groźnego. Okej. Zawsze coś. Chyba mam wrażenie, że za chwilę mi może wydupić materiał. Bo pewnie zabraknie już miejsca na dysku. Więc najwyżej byśmy to... Co to jest? Oluj! Co to jest? A chyba tego posągu Inosatu nie widziałem jeszcze. A mi się zdaje. Oluj! Co to jest? A tam wskoczę i zobaczę. Że jestem ciekaw, co tam się kryje. Kurde. Tyle jeszcze sekretów tu jest przede mną ukrytych. Ja już się chcę grać. Czekaj. Fajnie by było, jakbym jakoś to odskoczył, bylebym się nie zabił. Ale wysokość jest jakaś konkretna, więc wolałbym nie skakać, bo upadek będzie nieprzyjemny. Chyba, że czekajcie, zapiszemy grę i spróbujemy tam wskoczyć. Takiego na małpę Jumbo Rambo. No i dobra. Jak widzicie, efekt marny, bo się zajebaliśmy. Nie. Odradzam takiego sposobu. Trzeba będzie jakoś inaczej, kiedy indziej się tam dostać. Wtedy nam się najpewniej uda. Bez najmniejszego problemu się tam dostać. Okej. Tu kolejny zębacz. Nie, tu jest aż stado zębaczy. Olu! Tam się gryzą, fuj! Ja tam nawet nie podchodzę. To jest tylko strata czasu. Ciekawe. Tam mamy tą polną bestię. No, w którą w sumie by się... Kurde, przecież... I chuj! Patrzcie, co on mi teraz... Patrzcie, co on mi teraz zrobi. No ten dzik to ma szczęście. Przecież to by mnie zagryzło. Czekaj, pod którym był ten czar? Jest, wylecz ty się. Dobra. Kurde, nie no, pomyleniec ten dzik. Pomyleniec jak nic. Dobra, traf tą bestię. Dobra, papa. Papa, papa. Ty patrz, to zaraz spadnie, to zaraz spadnie. I czemu nie spada? Lol. Dobra, tam widzę kolejny zębacz. Jaszczurki, kurde, ile tej bestii jest. Okropieństwo. No tam zębacze się czymś żywią. Konkretnym. I to nie jest jeden zębacz, a stado. Czekaj, tylko tego, z takiego kąta bym się rozejrzał. A tu nas dzikami, to ja nawet tam nie podchodzę. Nie chcę podzielić losu tego stworzenia. Ale tu jest tylko od zajebania. Zobaczymy, co tutaj mamy. Że jest tu w ogóle coś do ubicia w tym miejscu. Nie no, poświęcamy odcinek na penetrację lasu. A na ciebie firebola użyję. Chodź tu, 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 tu. Oh yeah. Poszło. Dobra. Słodki. Szczurku. Weź ty wyjmij z powrotem tą magię, bo kurde... się... dygam trochę, bo... gdzie nie gdzie z nienacka może nam się trafić taki luj i zajebać. Tudzik.
O kurde. A orka to ja się tam nie spodziewałem nawet. Co ten ork kombinuje? W sumie nie wiem. Ale tu można sprawdzić ten las. Chyba warga słyszę. Takie mam przynajmniej wrażenie. Czekaj, może zejdziemy tak. Okej, nic nam się nie stało. Jeszcze się nam nic nie stało, ale to jest tylko kwestia czasu. Krwiopijca. Same krwiopijce. To w sumie może by było je ubić. A, to mamy cieniostwora. To fatalnie. To się nawet... To nawet w jego stronę nie podchodzę. Zapisz tę grę w ogóle. Bo się zapomnisz i będzie... tragicznie. No patrzcie, kolejny cieniostwór. Najpierw to te krwiopice bym obił. Dobra, pudło. Nie miałem w niego trafić, ale pozdro. No to teraz mam przesranę. Ty, aż tak dużo mu HP zabrało? A teraz trzeba się wilczkami zająć. Ja pier... On tu idzie. To duże gówno idzie po nas. Idzie jeszcze? Dobra, zaczęło się żywić wilczkiem. To aż tak dużo mu HP zabrało? Really? Ja pierdolę. Tak dużo? Aha, dobra. Jeszcze raz. I czemu to mu nic nie robi? A ja mu zajebię. Nie. Nie kombinuj nic. Zapisz jeszcze raz. Trzeba to ścierwo ubić jak najprędzej. Ja się nie zgadzam na to, żeby to jeszcze żyło. No i kurde, mana się marnuje! Ja pierdolę. Kurde, pobudka. Czekaj. O, i już padasz. Okej, dobra, na całe szczęście się udało, ale ciepluteńko było. Szyba... Tak, to był drugi cieniostwór, który został obity. Tu się nie wespniemy, nie wiedzieć czemu. Tam mamy krytoszczurki do ubicia. Ona nam nie będzie... Czekaj, tam jest goblin, ale zwykły, nie? Czarny. A jak go tak trafię? O, i level up. Dziękuję. Teraz twoja kolej, żebyś spłonął. Pięknie. Zaraz to przeszukam wszystko. Spokojnie. Dobra, jeszcze tylko tutaj polutujemy. Kurwa, tam kolejny ork. A ja nie chcę z nim walczyć. Nie chcę mieć z tym nic do czynienia. To są jeszcze gorsze ścierwa od cieniostworów. Tak już będę szczery do bólu. Dobra. Gdzie ta Grita mogła przepaść? To jest ma najlepsze pytanie. Na jak na ten odcinek. O, jaskinia, to chyba tutaj. To chyba tutaj ewidentnie musiała paść. Tam jeszcze jest mostek. No to tutaj, tu chyba znajdziemy to, czego szukamy. W końcu.
i skończymy odcinek, bo mam wrażenie, że już jest trochę długi. Tak, żebyśmy tam od razu tylko nie padli. O ja pierdolę. Się robi gorąco. Ty weź firebola odpal większego. Dobra, jak na razie szczurki same. To można użyć tego. Idą jeszcze następne. Chyba jeszcze z kilka tak podejdzie, nie? To tyle na razie. Czy to aby na pewno tutaj? Tutaj kołowrotek jest. Zapisz grę. Robi się ciekawie. Aha. 400 expa, czyli coś musiałem odblokować. Idziesz. Idziesz? Idziesz mi tu? Jeden goblin? Really? Tylko jeden goblin? O kurde, to nie jest jakiś zwykły goblin. To jest jakiś zajebany Louis Goblin. Tej orka słyszałem. No zajebał mnie. Kurde, przecież ja walczyłem z goblinem. No nie, przeszkodził mi w takiej walce, gdzie już bym ubił to dziadostwo. No nie. No to już było chamskie. W chuj. Wręcz niedopuszczalne. Kurwa. Nie, tak się nie bawię. Gdzie ten ork? Skąd ten ciul się w ogóle wziął? Takie... O kurwa. No to najpierw trzeba orka ubić. Wychodzi na to, że on będzie dla nas utrapieniem. Kurde, walczysz ze mną. O, ile mi damage'a zadał. Kurde, jebany ork. Chodź tu do mnie. Spłoniesz! Boż. Kurde. Dobra, czyli już z orkami też wyrabiam. Ale jeszcze nie tak, jakbym ja chciał. To ja mam potkę sobie wychlej. Bo ci pozwalam. Oj, trzeba będzie się w potki zaopatrzyć. A my mamy jeszcze mało hajsów. To jest już w ogóle skandal. Zapisz jeszcze raz grę, bo to już był znak, że... No przecież mogliśmy już to ubić. Jebni mu tyle fireboli, ile kurde matka urodziła jego braci. Patrzcie, jak go jadę. To jest mój nowy trik. A dobra. Jebany się uzdrawia. No, nie ma. Jebany. Jebany, ile tutaj alkoholu narobił. I ten goblin miał jako kurde halucynację. No kurwa. Czym? No down jak nic, tyle alkoholu narobił. No że idzie to wychlać wszystko. Kurwa. Jebany. Tu jeszcze skrzynki są. Jestem ciekaw, co tu jest. Ale tu nie ma grity, no to jest najgorsze. Ale dobra. Zawsze jakaś penetracja jest. Kurde, ciężki zamek. No się udało w końcu. Jest! Fiolka z trucizną, no! Szukaliśmy tego. No, dobrze. Zajebiście.
i smoła. Jest, mamy. Czyli to jest ten quest dla Konstantina. Ale gdzie jest Grita, kurwa? Gdzie ta suka?